Dzień dobry, albo dobry wieczór, pierwsza w nocy. Jest godzina za 10 pierwsza, także pierwsza w nocy. Piotruś wychodzi z syna Surona. Piotruś przez chwilę posiedział w garażu i stwierdził, że ma taką fajną lampkę, którą dostał na urodziny od ziomala. Pozdrawiam serdecznie. I wykminił jeszcze takie coś, gdzie mam tu takie gniazdo USB, jak mi się ta lampka rozładuje, która daje bardzo dużo światła, to sobie mogę podłączyć tutaj kabelkiem, cyk, cyk, cyk. Szybka alternatywa typu C, pyk i działa. O, nawet mogę, kurde, ostrzegać, że jadę. Beka wciul. Dobra, ja wam powiem tak, ja przyjechałem się z garażu do chaty i jest taki warun, tak się lata bokami. Mało tego, ja w dalszym ciągu nie mam powietrza w tylnym kole. Jeżdżę na samej gumie i spisuje się to kuźwa rewelacyjnie, bo ja nawet jak dociskam, ta guma jest taka twarda, jakaś taka, ona się w ogóle mi nie rozciąga jakby na boki. Co prawda też unikam asfaltu jakby jeżdżąc na niej, ale dobrze mi trzymie. Jest fajny grip, a wtedy kiedy trzeba, to jest uślizg. Dobra, nie wiem, zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tą lampką. Patrz, widoczek jakiś taki ciemniejszy. W ciemną strefę bym wjechał. Overpower. Dobra, czekaj, 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 już ci pokazuję. Patrz. No, stop bok. Jest taka zabawa, Suron na śnieg. Coś niesamowitego. O, widzicie? Bardzo mało światła. A teraz jest dużo lepiej. Naprawdę jest dużo lepiej. Co prawda to światło fajnie jakby trochę dalej waliło, ale no jest na pewno lepiej jak z tego seryjnego światełka tylko. O, tak samo. Samo światełko, a tak z lampą. Jeb. Na pewno dużo ciekawiej. Wow, ale złapałem krawężnik. Dobra, mi się wydaje, że ja chyba pojadę do lasu, nie? Jadę chyba hardcore strzelę. Jadę tutaj chyba na skandę. A i ta lampka puka o lampkę, o którą się opiera. I czasem puka, dlatego nie zwracajcie na to uwagi, proszę. Wsadziłem taką gumę tymczasowo, ale ona zaraz wypadła i tak, kurczę, teraz będzie pukać czasem. Także dobra. I on pojechał na czerwonym. No jasne, że pojechałem na czerwonym. Dlaczego mam tracić czas? Kurde, jest pierwsza w nocy. Auto, trzy auta na takim dużym skrzyżowaniu stoją na czerwonym świetle, a ja mam stać się patrzeć, aż mi się lampka zapali. No nie, no kurde, bez przesady. Ja wiem, że są przepisy, ale lecz przed bokiem. O chłopie, dobra. Pisa. Ale jest grubo. Naprawdę jest grubo. Ale zajebiście. Wow, wow. Kurde, myślałem, że mam wszystkie baterie naładowane. Jedna 40%, ta 22. Dobra, trzeba szybko to nagrać. Bo tu jest niezły OS. Ale kurwa. Miota nim jak szatan. Ja nie widzę, co i gdzie ja jadę! Nie, ja potrzebuję jakiejś zajebistej lampki, ja uskuteczniam night ride'y. Po śniegu takie coś. No jest potwornie zajebiście, naprawdę. Jeszcze jakbym miał z przodu kolce, to już w ogóle czułbym się mega pewnie. I powiedz mi, że to nie jest zajebiste. Stary. Ha! Wow, 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 wow. Tu jaki bunkier, ja pierdolę. Jaka dziura. Ale ogień. Wow, zajebiście. Na koło go. Wow, prawie mnie na plecy poniósł. Akurat ręki na hamulce nie miałem, bo daleko się wyciągnąłem. Trzeba pokonać przeszkodę. Elsa!
Nie ma, że boli. Pyk. Ja pierdolę, jak on się rozpędza po tym śniegu. Jest pojebany ten suron. Ta zębatka dużo daje. Zajebisty, zajebisty pomysł. Wpadł z tą zębatką, naprawdę. Ona bardzo dużo daje. Dużo lepszy dół jest w suronie. Szybciej się rozpędza. A głównie chyba o to chodzi w tym sprzęcie, żeby ciasnymi, fajnymi zakrętami jeździć i dobrze z nich wyjeżdżać. I przyspieszać, no tam, że będziesz jechał z 60 parę na godzinę, to nie jest jakaś nie wiadomo jak szybka prędkość, ale jak szybko przyspieszasz do tych 60 na godzinę, bo to o to kurwa chodzi. O, ale tu jest lód. Ja pierdzielę, no nie, no dużo daje to jednak. Jak tak widzę, na kompie będzie jeszcze lepiej. Ostatnia, trzecia bateria, a w niej mam 70%. Nie wiem, musiałem mieć naładowane te baterie, ale się po prostu rozładowały, bo dawno GoPro nie używałem. Jedenastometrowa hopa pod drugą stronę. Chłopie, jadymy. Ale zajebiście. Jo, ale kozacko się lata. Naprawdę fajnie. Podoba mi się. Jupi jajej. Twój stary to już jest grubo pewnie po pierwszej. A ty se w środku lasu. Tralalala, suronem napierdalasz OS-y. To jest życie. Ale by trzepało. Pyk. Pyk. Pełen gaz, no stop, praktycznie trzymam. Wow, wow. On mnie tu wyjechało. I pyk, kurwa, w drugą stronę. Nocka w lesie, ziomek. Hu-wi. Hopsa. Najgorsze w takich przypadkach jest takie coś, jak jeździcie nocą, macie dzwona, tracicie przytomność, a jesteście sami w środku lasu. Ale nie bierzcie tego do głowy w ogóle. Totalnie. To jest najgorsza myśl, o której możecie myśleć. Ma być czysty fan. A jak będzie fan, to nie będzie kraks. Ja tak stosuję i jakoś wychodzi. Tfu, tfu, kurwa, nie chcę nic gadać, ale latam na tym suronie jak kot. Pyk. Pyk. I tu w prawo. Kominiarka muszę ściągnąć, bo ale mi jest ciepło. Ciepło jest, kuj. Ale jest mi ciepło. Ciepło jest, kuj. Tra la 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 la. Ciepło jest, kuj. Wow. Ła da da tra ta ta. Ciemno jest, kuj. Ze przyśpiewkę znalazł. Jeszcze chcę, podoba mi się to. Ale tu jest lipa. Ja wiem, że tu jest pizdek korzeni. A nie, tutaj jest git. Tam z lewej strony było więcej. A śnieg i korzenie i wysoka kostka. To nie taka mała błaho. O kurwa, jest lipa. O, ale się normalnie się tak boczkiem ładnie wkleiłem. O tu ładnie tak. Cyk. Dwa kółeczka. Ja tu wjeżdżam. Ja chcę tu wjechać. Ole. Ole kurwa. Szkoda, że tak ta lampka napierdala non stop. No to pewnie was trochę irytuje. Pyk, 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 pyk. Jak tam Torek? Jak ty się tam masz, dzieciaku? Oho. To chyba już tu? Tak, to jest tu. O kurwa, no nic nie widać, żeby tu był tor. Fajnie. Ale banda.
Ej, fajnie jest, naprawdę. Fajnie, fajnie. Lepszy grip jest na tym śniegu, beka. Jezu, ile ja widzę śladów po zwierzynie. A jak jadę na kole, to nic nie widać w ogóle. Na tej kamerze. Ło, drzewo, ślisko. Dobrze, że gazu dałem. No, ślisko tu jest. Jak ktoś tu zjeżdżał. Essa. Fajnie. I w tym momencie nie wiem, gdzie jadę. Serio. Nie mam pojęcia. Teraz można się wsłuchać jak opona. Jaki naleśnik się z niej robi. Jaki wiatr. Skoro jest wiatr, idzie odwilż. Ciepły wiatr czuję. Normalnie ciepły. O, ale będzie lipa. Ale będzie lipa, nie najgorzej. Bo dużo śniegu jest ogólnie. Nie, tam nie jadę, bo już się raz wyjebałem tam. Szczery lód pod spodem. Co będzie? Lód. Totalny lód. Dobra. Muszę coś z tym zrobić. No będzie pukać, no niestety, no. Na następny raz już przykleję od spodu jakąś gumę i... Sarna! Normalnie sarnę, dawaj gonimy sarnę. Gdzie jesteś, pariatku? Gdzie ona? Uciekła mi wariatka. Nie no, ledwo co widzisz, gdzie jedziesz, plus na dodatek masz zmrożony śnieg pod kołami i jeszcze nie wiesz, gdzie jedziesz. No po prostu... Wow. Nic dodać, nic ująć. Po prostu suron. O. Dobra, to daj to. Ona była duża, ale pod dobrym kątem leżała. Oho. The next one. Trochę za mocno na koło go postawiłem. Nie wiem, gdzie jestem. Serio. Kiedyś tędy jechałem na pewno. Ale gdzie ja dokładnie w tym momencie jestem, to ja wam nie powiem. Ale fajnie ciepło mi mega w ręce jest. Bo jednak... O kurwa. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Stara strzelnica. Yo. O, tam drzewo teraz leży. Kurwa, ile rzeczy leży. Tu też połamało. Okej, okay. Jakaś górka, te sprawy. Pyk od prawej do lewej. Wow, ale niespodzianka. Ale niespodzianka. Teraz to mi się wydaje, że on się delikatnie cofał. Więc możliwy... Pierwsza możliwa lewa. Tu. Zawracamy. Jeb, slajdzik. Dobry hamulec to podstawa na taki warun. A kurwa, ja dalej nie wierzę. Druga w nocy, na kapciu. Noc. Sztos. Ale se wjechałem. Pyk, dobra, ja chyba będę wiedział, gdzie ja tu wyjadę. Dobra, ile ja mam jeszcze procent baterii? GoPro mi się pewnie zaraz rozładuje.
Czekajcie, mam całe zaszklone oczy. 33%, jazda dalej. Do zera. Do zera ją rozładowuję. Za to, że mi ten dysk się rozpierdolił i zgubiłem tą, o kurde, kartę pamięci. Muszę się wyżyć. Nic nie widzę, nic nie widzę, nie wiem gdzie jadę, walę w lewo. Ale jest sketchy. Dobra, jesteśmy na polu. Ale my nie chcemy pola. Gdzie tam po polu będę zapierdalał? To jest OS, stary WRC. Snowtruck, kurwa. I tu w lewo. Pyk. O kurwa, tam znowu osiedle, więc lecimy tu. Boję się, że zaraz coś mi może kurwa ściwić, bo trochę się odpaliłem i przesadzam. Dobra, tu będzie lepiej. Ale żeby nie ta lampa, to za chuj bym nie mógł tak szybko jechać, bo naprawdę ona... Dużo mi daje. Mogłem tam jeszcze w lewo jechać, ale chuj, jadę tędy. Ale lód. Hoppa, 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 hoppa. Prawite. Okej, okej. Muszę się przeszyć, bo mam tyle łez, że ja nie wiem, gdzie ja jestem, ale jadę do przodu.